Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trusy52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, ostatni odcinek był cholernie długi, ja również dawno nie nagrywałam, natomiast dzisiaj wracam. Robiłam sobie, wiecie, materiały na zapas. O matko, ale się wpieprzyłam. Dobra. Chciałabym te polne bestie najpierw przede wszystkim się nimi zająć. One do mnie chyba spadną. Zejdziesz do mnie, nie? Chodź. Weźmiemy sobie, oczyścimy tą jaskinię, która tam się znajduje. O nie, polna bestia mi się zbugowała. Dobra. Ważne, że expa mam z niej. Tak, wejdziemy sobie tutaj. Jak pamiętacie, jesteśmy w trakcie robienia zadania winowajca. Natomiast najpierw zbadamy tą jaskinię. Ała! Dopiero później będziemy kontynuować to zadanie. Czyli tak naprawdę prawdopodobnie za chwilę. Myślałam, że coś tutaj... Moment, to jest do zebrania, prawda? Nie? Wygląda jakby to się dało zebrać. Dobra. Mamy jakąś krew. To nie, raczej nic dobrego nie zwiastuje, ale raczej oprócz polnych bestii niczego konkretnego tutaj nie ma. Moi drodzy, dzisiaj będzie krótszy odcinek ze względu na to, że ostatni był bardzo długi. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że... Ojej, żebym się tylko wyschowiła. Druga sprawa jest taka, że dzisiaj prawdopodobnie nie uda nam się jeszcze wejść do miasta. I ogólnie... o, mamy na sok winogronowy. Niestety już poznałam ten przepis, ale będziemy mogli go odsprzedać, myślę. Tak. Jejku, no bo kurde, nie mogę się wysłowić. Nie chciałabym jeszcze iść do miasta, ponieważ no, tak jak wiem, lepiej jest sobie najpierw pozwiedzać, pochodzić. Natomiast sprawa wygląda w ten sposób, że w sumie to najgorsze jest to, że teraz, słuchajcie, wbijamy sobie levele, a no, nasi poprzedni nauczyciele z Silbach już niewiele nas nauczą aktualnie, więc fajnie byłoby coś temu oczywiście zaradzić. Także będziemy starali się coś z tym zrobić. Mamy kuszę myśliwską. Zobaczymy, jaka ona jest. Czy nam się do czegoś przyda. Także będziemy potrzebowali nowego nauczyciela. W mieście jest nauczyciel, który nauczy nas wszystkiego. Przynajmniej aktualnie, więc w sumie fajnie byłoby to zrobić wszystko, żebyśmy mieli odblokowanego nauczyciela. Ale no, jak pamiętacie, musimy najpierw zdobyć Glade. W ogóle ja zdobyłam jakiś amulet. Amulet mocnych kości. Plus 10, mamy też pas biegacza, dobra. Sprawdźmy jeszcze na szybko, czy niczego tutaj nie ma. Nie ma. Dobra, dokończymy sobie w takim razie najpierw zadanie winowajca. Później przeteleportujemy się do Silbach. I sprawdzimy, co możemy załatwić z tym naszym całym Glade'em. Musimy iść przede wszystkim do wójta z nim porozmawiać. W ogóle ja też niepotrzebnie ostatnio biegałam przez jakby naokoło tych krzaków. Można przebiec sobie przez nie. Tak, winowajca. Zaraz sobie zrobimy to zadanko. Czy ja w ogóle sobie włączyłam odliczanie tego odcinka dzisiaj? Tak, jak najbardziej. Już mówię 4 minuty o tym, że pójdziemy dzisiaj załatwiać miasto. Tutaj gdzieś powinny być winogrona porozrzucane oczywiście. Mieliśmy iść ich śladem. Sprawdźmy więc. Tutaj są jakieś winogrona. Czyli rozumiem, że kierujemy się przez pole na pewno. Tutaj też jakieś winogronko. Tutaj mamy też winogrona. Widzę, że wszyscy zeszli na dół. Mamy jakiś wpis w dzienniku. Winowajca. Fail chyba wdrapał się po tych skrzyniach na górę. No dobrze, no to sprawdzimy, czy na górze jest. To przecież nic nowego. No, halo? Tylko czy ja wejdę? Wejdę na spokojnie. Drabino, dawaj. W ogóle mam wrażenie, że mam jakieś nierozgrzane gardło dzisiaj do rozmawiania. No ale pewnie mi się tak wydaje. Tak to jest, jak się dawno nie nagrywało. Zresztą ja często nagrywam parę odcinków pod rząd, więc im dalszy odcinek, tym lepiej brzmi. Mamy tutaj typka na górze. Wiesz co? Starą monetę tu masz, lutnie. Weź to oddaj, srebrny naszyjnik nawet. Ale trzeba przyznać, że fajne miejsce na biwak? Czy coś? Fail. Ty,
Słuchaj, co ty tu robisz w ogóle? A tak w ogóle to mogę cię okraść. Mam cię. O nie, to znowu ty! Nie możesz mi po prostu dać spokoju, że też ten staruch musiał sobie znaleźć kogoś, kto jest w stanie wejść po drabinie. Posłuchaj, ja naprawdę nie nadaję się do tej pracy. Matka wysłała mnie tu tylko dlatego, że miałem się tu niby nauczyć życia. Ale jak do tej pory, to uczę się tylko zrywania winogron. Liam zmusza mnie do pracy całymi dniami, a później nawet nie pozwala odwiedzić Silbach, bo trakty są jego zdaniem zbyt niebezpieczne i coś mnie z pewnością zeżre. Co ja mam niby zrobić? Nie chcę takiego życia. Okej. Jest coś, co pomoże ci się zmotywować. Skoro jest ci tak źle, to coś z tym zrób. Nic mnie to nie interesuje, wracaj do pracy. Jest coś, co pomoże cię zmotywować? Widzę, że czasami potrafisz gadać z sensem. Zastanówmy się. Za 50 złotych monet mógłbym znieść trud życia na widnicy. Jeszcze przez kilka tygodni. Chłopie, nie ma zamiaru ci płacić. Nic mnie to nie interesuje. Wracaj do pracy. Przeklęty wariat. Naprawdę nie cofniesz się przed niczym, co? Dobrze, wrócę do pracy, ale nie chcę mieć z tobą już nic wspólnego. Tym razem wolę się przyjrzeć, jak pracujesz. Tak dla pewności. Jasne. Czyli rozumiem, że będziemy Fejla podglądać, jak tutaj ładnie zbiera winogrona. Upewniłam się, że chłopak zebrał ustaloną skrzynkę winogron. Mogę wrócić do Liama. Mam nadzieję, że otrzymam jakąś rekompensatę za cały ten stracony czas. Moment. Jest dalej ten sam dzień w teorii, ale w praktyce coś czuję, że nie. Po prostu gra postanowiła, że będzie ten sam dzionek, mimo że już nadchodziła chyba noc. Tak czy inaczej, chodźmy w takim razie do Liama, oddajmy to zadanie i będziemy tutaj stąd się wybierać do Silbach z powrotem. Raczej się nie przeniesiemy, co najwyżej pobiegniemy, bo to w sumie nie jest daleko. Liam? Fail wrócił do pracy. Tym razem dopilnowałem, by zebrał chociaż skrzynię winogron. Nie wiem, jak udało ci się tego dokonać, ale jestem ci dozgonnie wdzięczny. Może jeszcze chłopak wyrośnie na ludzi i nauczy się, że praca to nie tylko obowiązek, ale też przyjemność. Proszę, weź ten pierścień w ramach nagrody. Znalazłem go kiedyś na krzaku winogron i do tej pory nikt się po niego nie zgłosił. Pierścień życia, o kurczę. Co słychać? A, sprawdzam sobie. Co się tutaj dzieje? Magazyn jest ważnym punktem każdego gospodarstwa. Tu trzymamy zbiory i narzędzia do pracy. Zaś wieczorem można wystawić ławy i zasiąść z parobkami do wspólnej biesiady. A co tu się czasem dzieje w nocy? To lepiej przemilczeć. Okej, dobra. Sprawdźmy od razu ten pierścionek. Pierścień życia. Plus 20 do punktów trafień. No, powiedziałam, że jest zdecydowanie lepszy od łaski. Chociaż nie, możemy nosić w sumie oba w tej chwili. Dobra, mamy niezłego boosta, moi drodzy. Natomiast my teraz będziemy prawdopodobnie szli sobie tędy. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Oczywiście się wrócimy, bo planujemy wrócić do Silbach, nie iść w stronę miasta, a tędy będzie najlogiczniej. Oczywiście już szliśmy tędy, znamy tę ścieżkę, ale ja sobie w tym czasie mogę z wami trochę porozmawiać. I cóż, będziemy tutaj teraz szli tylko i wyłącznie w fabułę teraz, dlatego że po prostu, żeby odblokować sobie nauczyciela. Jest w Silbach nauczyciel, który uczy nas wszystkiego. Nie wiem do jakiego poziomu, natomiast będzie to na pewno przydatne. Widzę, że tutaj ścierwojad jest, jakimś cudem. Co, ja źle idę? No chyba nie. Nie mam pojęcia, powiem wam. Ale ścierwojada takiego sobie chętnie wyklepę w sumie. Dobra, wolę się od niego troszeczkę bardziej odsunąć. Wiadomo, jak to jest ze ścierwojadami. Szczególnie z takim leśnym ścierwojadem. Jak nas uderzy, to jeszcze troszeczkę mimo wszystko damage'u nam zada.
Super, 140 XP wpadło do kieszeni. Czy ja dobrze idę, moi drodzy? Bo ja się trochę chyba gubię. Idziemy w stronę Silbach, ale wejdziemy tak jakby od drugiej strony. I w sumie to nie głupie, bo i tak nie znamy chyba tych terenów. A chciałabym trafić do wójta, no nie? Kurde, nie szliśmy jeszcze chyba tędy. Kretoszczur. Dobra, to przynajmniej zwiedzimy sobie nowy teren. Troszeczkę expa wszystkiego. Tam jakieś wilki są na górze. W sumie nie znam tej ścieżki. Myślałam, że tędy przyszliśmy, a tutaj jednak nie. Kurczę, ja chyba wiem, którędy my przejdziemy, wiecie? Ale to w sumie nie jest wcale głupi pomysł. Cześć, kretoszczurze. Mnie zastanawia, dlaczego te kretoszczury mnie tak biją. Wiecie, jak to jest z kretoszczurami. Pamiętam, że mi robiły rozróbę dużą jakiś czas temu. Czy my tutaj nie idziemy przypadkiem gdzieś w okolicy tego wilczego leża? Wiecie co, zaraz jeszcze raz spojrzę na mapę. Jak my się kierujemy? Aha, idziemy w stronę klasztoru. No dobra. Ale najpewniej wracamy do Silbach, tak czy inaczej, taką troszeczkę krętą drogą. Ale już wiemy, że na wprost jest klasztor. To wiecie co? Kurczę, przecież możemy jeszcze trochę poekspić do Winnicy Valerio, do klasztoru magów wody. Czy ten wilk jest nade mną, tak jakby? Tam coś siedzi, a to dzik tylko. Okej. Dobra, moi drodzy. Jeszcze zwiedzamy nowe tereny. Szaszłyki na patyku. Fajnie, mamy patelnię. W sumie moglibyśmy sobie coś zrobić do jedzenia. Dobra, wiecie co? Zrobię F5, bo ja w ogóle nie wiem, czy ja się zapisałam ci kiedykolwiek. No i widzicie, tak to się kończy, jak się mówi, no zrobimy krótszy odcinek, pójdziemy prosto do tego. Prosto do fabuły, że tak powiem. No tak niezbyt. Szczególnie jak zaraz mi jakiś dzik spadnie na głowę. Ale wiecie, trochę liczę, że gdzieś tutaj może być jakiś kamień teleportacyjny. Zapewne jest, ale no nie śpieszy nam się na razie, żeby iść do klasztoru. Bardziej interesuje mnie, żebyśmy wrócili do Silbach tędy. Wrócimy sobie w okolice tej wieży całej strażniczej. Dobra, na razie zostawmy tutaj to miejsce. Przejdziemy sobie tędy. W sumie nie obraziłabym się, żebyśmy wyciągnęli kuszę. Ścierwojad, dobra. Tam młody dzik. Okej, dobra, super. A telekineza? Coś mi powie? Tutaj jest jakieś poletko z roślinami. Ale no wiecie co, wracajmy normalnie może, nie? Zacznijmy od tych ścierwojadów. Jak widzicie, no jesteśmy już całkiem silni, natomiast ja dalej wolę z tymi ścierwojadami się obchodzić po kawałeczku. W sensie opłaca się to jednak. One, jak widzicie, też przychodzą same, powolutku. Nie ma co ich pospieszać. Przynajmniej nie obrywamy bez sensu. Co prawda raczej nie będziemy narzekać na, wiecie, jakieś ubytki zdrowia czy coś takiego. Szczególnie na takich zwykłych ścierwojadach. No chodź do mnie. No i pięknie. Na przykład takie zdjąć na hita to jest cud. Przy okazji sobie drzewko obalone zetniemy. No dawać. Halo. Ej, mogę? Czy nie mogę? Nie wiem, ale słyszę dzika. Super. Dobra, już nie tnij. Już mamy. Tutaj coś jeszcze leżało. Tak, roślinka lecznicza zwykła. Słyszę gobliny. Polne jagody też się przydadzą do jakichś przepisów. Tam jest sporo dzików. Nawet jakaś jaskinia jest tam na górze. Wiecie co, tutaj jest teren, gdzie warto by się było w sumie rozejrzeć. Troszeczkę się dziki na mnie denerwują. O, witam! Witam, gobliny. Widzicie, no, tacy przeciwnicy nie robią nam zbyt wiele. No tam szczury. W sumie całkiem bezpieczna jest ta ścieżka.
Ale fajnie, bo sobie zatoczymy taki krąg i będziemy już mieli wszystkie ścieżki połączone ze sobą. To jest naprawdę przydatne jednak, no nie ukrywajmy, że nie. Dobra, zaraz jeszcze podniesiemy skręt. Tylko tutaj się rozejrzę, czy czegoś nie zostawiłam więcej. Tam jeszcze jakaś chyba roślinka, tak? Pokazał mi rdest polny. Tutaj można by się było jeszcze z tymi dzikami zabawić. W sumie całe to poletko jest do wyczyszczenia. Ale może nie przesadzajmy, no nie? Miałam nie klepać przy was stworów, chociaż no, jak zwiedzamy nowy... Oła, dobra. Jak zwiedzamy nowy teren... No to chyba jednak warto. Może nie będę się leczyć, nie powinniśmy napotkać raczej nic złego na naszej drodze. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ja dobrze idę. Tak, no jak najbardziej idziemy dobrze. Wrócimy sobie jeszcze w te strony. Cześć, szczurku. No i pięknie, kolejny poziom. No i to się nazywa życie, moi drodzy. Nie wiem, jak tam z krwiopijcami sobie poradzimy w takiej grupie. Chociaż one przylecą do mnie pojedynczo raczej. Tam chyba śpi cieniostwór, czy mi się wydaje? Czy to troll? Tak, to cieniostwór. No może jego to akurat nie będziemy budzić, nie? Raczej nie wypada. Pana cieniostwora. Ale jak widzicie, tutaj biega bardzo dużo expa, który jest całkiem prosty. Szczególnie w tej okolicy. No nie mówię o jakimś cieniostworze, ale nawet przy silbach jest w sumie cieniostwór, więc... Wiecie, no nie ma co marudzić. I tak jest naprawdę fajnie. No, tylko przepraszam. Mogę cię trafić? A mój kryt gdzieś? Dziękuję. Dobra, czy ten cieniostwór czegoś pilnuje? Polnych jagód. W ogóle bez sensu. Okej. Wow, jestem naprawdę pod wrażeniem, że po prostu, wiecie, poszłam sobie jakąś typową, taką zwykłą ścieżką przypadkiem. No patrzcie, ile wilków. Mam nadzieję, że mnie nie zagryzą w takiej grupie już teraz. Ale na pewno są łatwym expem. Nie no, raczej nie ma opcji, żeby mnie zagryzły. Chyba, że nie będę nieudolnie się biła. Dobra, jest w porządku. Nic tu nie ma. Mamy z nich skórki, będziemy mogli sprzedać, oddać. Podobno się miksturami w ogóle nie opłaca leczyć. Lepiej jest sobie zjeść coś, na przykład rosół. Albo wiejską jajecznicę. Albo kotlet grzybowy. I na przykład szaszłyczek. I mamy pełne żyćko, moi drodzy, tak się żyje. Jak tam stoimy z czasem? No w sumie, powrót do wsi Silbach trochę nam zajmuje. Natomiast chyba nie ma co marudzić, no nie? Widzę, że tam też na górę mogę pójść. A to czarny wilk. Okej. Okay. W sumie dawno nie widziałam już tutaj czarnego wilka. Ała! Się dałam bez sensu. Przynajmniej nie ugryzł mnie jakoś bardzo. 150 expo za takie bydle. W sumie opłaca się bić je. Nie wiem, czy telekineza mi się na coś zda tutaj w tym miejscu. Tam można wejść w ogóle na górę. A kusza mi coś powie może? Tak, leśne ścierwoja. Tu już jesteśmy praktycznie pod Silbach, moi drodzy. To jest w ogóle hit. Mamy też przy okazji lagę do zebrania. Dziękuję. Czym? Czym? Jak to czym? Siekiera mi się zepsuła? O kurde, siekiera się zużywa. Jakbym wiedziała, to mi je sprzedawała, bo przecież mam. Widzicie, jakie niespodzianki płata ta gra? Normalnie niemożliwe. Moment. A czy ja po tych skałach przypadkiem... To ja się nie wespnę do tej wieży sygnałowej? Przynajmniej mam kilof. Kurde, jakbym wiedziała, że się psuje siekiera, to bym nie sprzedawała, jakbym miała ją w nadmiarze.
Okej, już jesteśmy przy wieży sygnałowej tak naprawdę. O kurczę, właśnie się skapnęłam o coś chyba. Tutaj może być niebezpiecznie, moi drodzy. Natomiast chwilowo nic na to nie wskazuje, ale... Z tego co wiem, tutaj jest niedźwiedź. I raczej z niedźwiedziem to tak 2 na 10. W ogóle, no jasne, że tam siedzi. Paskuda. Dobra, wiecie co? O matko. Chciałam powiedzieć, zejdźmy tak, żeby się jakoś nie zabić. Chyba się udało. Natomiast, no dobra. Jeszcze mamy te preriowe. Można je wybić, bo to będzie dodatkowo jakieś prawie 300 expa. 280 chyba, z tego co kojarzę. Chodź. Chodź do mnie. Witam, panie preriowy ścierwojadzie. O, dobra, on się nazywa leśny, no ale nie uprzedzajmy faktów, to jest preriówka. Ała. Ej, ale ona gryzie, dobra. Nieważne. W ogóle wydaje mi się, że bylibyśmy teraz w stanie zmierzyć się na przykład z tym starym topielcem, który się znajduje w okolicy Bursztynowego Wybrzeża. W sumie niewykluczone, no nie? Ciekawe, jak ja sobie bym poradziła z takim w sumie niedźwiedziem, nie? Moglibyśmy spróbować, ale coś czuję, że na hita by mnie. Chociaż w sumie czytaliśmy, jak się bić z niedźwiedziami i one podobno atakują podobnie jak ogary. Chyba. Albo tak, jak ścierwojadę na pewno. Ogary albo cieniostwory, ale tak czy siak, no to... Mogą być trochę problematyczne, ale możemy spróbować. I tak jesteśmy pod Silbach, co prawda odcinek miał być dzisiaj krótszy, mieliśmy zrobić więcej, ale no... Ze mną tak się gra. Ja czułam, że się nie wyrobimy. Tego niedźwiadka bym chciała sobie ubić. Tylko zanim to zrobimy, to musimy troszeczkę coś zjeść i zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. Spróbujmy z tym niedźwiedziem się zmierzyć. W ogóle zobaczymy, jak on wygląda. Bo za każdym razem, jak na niego napotykaliśmy, to wiecie, ja się wycofywałam. O ja, ale niedźwiadek! Ale zajebisty! Cześć! Nawet się rusza jak cieniostwór. Ale wygląda świetnie. O kurna! Dobra, atakuje całkiem szybko. Ała, dobra, nieważne. Ale ładny model zrobiony niedźwiadka, to trzeba przyznać. Nie, wygląda naprawdę świetnie. Zajebiście. Tylko jest trudne. Ciekawi mnie, czy trudniejszy od cieniostwora, czy na tej podobnej jakiejś tam, nie wiem, zasadzie. W sumie trudno powiedzieć. Ale na pewno wiem, że nie należy zadzierać na razie z niedźwiedziem. Więc niedźwiadkowi na razie mówimy papa, niech on sobie tam siedzi i ja mu nie będę przeszkadzać. Natomiast wróciliśmy do Silbach. No, prawie. Zobaczymy, czy coś się zrespiło po drodze. Na przykład. Czy nic takiego. Wygląda na to, że nic, szczególnie, że mamy prostą ścieżkę teraz do wsi. I przede wszystkim chodźmy najpierw do Albina. Bo ja z nim chyba jeszcze nie rozmawiałam, coś mi się wydaje. Czy ja z nim rozmawiałam? Chyba nie. No nie, nie mamy od niego żadnego chyba zadania na razie. Bo na bank będzie chciał, żebyśmy mu w czymś pomogli. A zresztą sprawdźmy sobie na szybko. Wyruszamy do miasta. Wróciłam do Kurta. Powiedział mi, gdzie go znaleźć oczywiście. Dobra, chyba jeszcze nie byłam u Albina. To w takim razie chodźmy do niego. Czy on, ty siedzisz tutaj? Ach, wyjątkowo ciebie... A tu jesteś. Hej. Dobra, porozmawiajmy w takim razie. Naprawdę nic nie jesteś w stanie zrobić w sprawie Jorna? Rozmawiałem już o tym z twoim wujem. Nie będę marnował i tak mocno uszczuplonych środków na szukanie igły w stogu siana. Jedyne co mogę zrobić, to podwoić wartę i mieć nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Twój brat musiał mieć sporo za uszami, skoro ktoś zadał sobie tyle trudu, by go porwać. Potrzebuję pomocy w dostaniu się do miasta. Gdyby nie ta sprawa z twoim bratem, to namawiałbym cię, żebyś został. Jesteś całkiem pomocny, a życie w mieście wcale nie jest takie kolorowe. Jeśli jednak bardzo ci zależy, to mógłbym wysłać cię do miasta jako
mojego wysłannika, ale nic za darmo. Dobra, a ile będzie... Albo nie, no, zależy nam na czasie po prostu. No, może nie chcę pieniędzy. Zależy mi na czasie. Rozumiem. Dlatego zamiast szwendać się pod murami i szukać sposobu na wejście, wyświadczysz mi przysługę. W zamian otrzymasz glejt. Z nim wejdziesz do miasta bez problemów. Teraz do sedna. Traciliśmy sporo plonów przy ostatnich powodziach. Nie możemy sobie pozwolić na powtórkę. Chciałbym, żebyś pomógł cieśli w naprawie brzegu rzeki w wiosce. Oprócz tego trzeba pomóc przewoźnikowi towarów. Do tej pory nie było czego transportować do miasta, ale powódź czy nie, podatki trzeba płacić i będziemy musieli spieniężyć część plonów. Zajmij się tym, a będziesz mógł wejść do miasta legalnie i bez dalszych problemów. No dobrze, czy możemy o coś dopytać, tak? Na przykład? Jak mam to naprawić? Właśnie. Ja się na tym nie znam. Po szczegóły musisz iść do naszego cieśli. Uwe będzie wiedział, co masz robić. W porządku. Gdzie znajdę tego cieśla? No wiemy przecież, gdzie jest cieśla, chłopie. Tam, gdzie wszyscy rzemieślnicy. W swoim warsztacie przy gospodzie. W porządku. A w sprawie przewozu towarów? W sprawie przewoźnika towarów. Tak? Gdzie go znajdę? Z tego, co wiem, wyruszył już nad rzekę, żeby zająć się mostem. Mhm, jasne. No dobrze, czyli mamy nowe zadanie od starszego wioski. Wow. To wiecie co? Przejdźmy się w takim razie teraz tutaj i zobaczymy, co możemy gdzieś tutaj zdziałać. W ogóle widzę, że Petra stoi w bardzo dziwnym miejscu. Myślicie, że ma jakieś zadanie czy coś? Słyszałam, że bardzo zależy ci na dostaniu się do miasta. Mhm. Może i zależy. Co ci do tego? Rozumiem twoją podejrzliwość, ale wiedz, że nie każdy tutaj jest wrogo nastawiony do przyjezdnych. Mam dla ciebie propozycję. Tak się składa, że zostało mi kilka towarów do obchnięcia, ale za cholerę nie mogę znaleźć kupców. Gdybyś mi pomógł je sprzedać, mogłabym powiedzieć ci, jak dostać się do miasta. Co ty na to? Może dopytajmy? Co to za towary? Głównie przyprawy i materiały rzemieślnicze, ale mam też kilka produktów specjalnych. Mhm. A co gdybym to ja kupił od ciebie te towary? Proszę bardzo, jeśli tylko będzie cię na nie stać. Pomyślmy, jak dla ciebie to będzie 150 sztuk złota. Okej. Nie przeszło ci przez myśl, że mógłbym po prostu dać nogę z całym złotem ze sprzedaży? Wyglądasz mi na bystrego chłopaka i chyba zależy ci na dostaniu się do miasta. Nie mylę się? Dobra. Proszę o te pieniądze. Znajdę inny sposób na dostanie się do miasta. No, pomożemy przecież, zadanko, punkt doświadczenia. Dobrze, pomogę ci znaleźć kupców, jeśli ty pomożesz mi dostać się do miasta. Masz moje słowo. Od razu mówię, że nie mam pojęcia, gdzie miałby się znaleźć potencjalnych nabywców, dlatego musisz się za nimi rozejrzeć na własną rękę. Za całą partię powinieneś dostać gdzieś około 200 sztuk złota. Jeśli dostaniesz trochę mniej, to trudno. Ważne, że wreszcie pozbędę się tych towarów. No dobra. Co jest w tej paczce? Specjalny rodzaj tytoniu. Każdy ze skrętów wart jest nie mniej niż 5 sztuk złota. Sprzedaj po jednym z nich pracującym na polu farmerom. Przyda im się chwila odprężenia. Pamiętaj, żeby trzymać je z dala od wartowników. Tutejsze prawo jest dość surowe względem tego typu używek. Najlepiej też zachowaj dla siebie to, od kogo je dostałeś. Jeśli uda ci się sprzedać wszystkie towary, będę na ciebie czekała w gospodzie. Wtedy powiem ci, jak dostać się do miasta. Jasne. A o najemnikach coś mi opowiesz? Opowiedz mi więcej o najemnikach. Wiele lat temu, gdy gildia stała się główną siłą handlową na świecie, jej zarządcy powołali jednostkę, której głównym celem miała być ochrona kupców i ich interesów. Z początku była to zbieranina obwiesi i wykolejeńców, ale z czasem o ich śmiałych dokonaniach zaczęto snuć opowieści i śpiewać pieśni. To grupa zahartowanych wojowników i weteranów wojennych z całego świata, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Rzecz jasna, jeśli dysponujesz odpowiednią ilością złota. Najemnicy znają się na swojej robocie, nie zadają pytań i można na nich polegać.
czego nie można powiedzieć o Straży Miejskiej. Mhm. Pracujesz dla Gildii Kupieckiej? Tak, ale nie jestem jej członkinią. Gildia regularnie zaopatruje mnie w towary i pobiera część zysku z ich sprzedaży. Nie przeszkadza ci to, że nie dostajesz pełnej sumy? Jeszcze parę lat temu miałabym z tym problem. Ale dzisiaj wiem, że tylko dzięki Gildii Kupieckiej handel w Królestwie jeszcze jakoś się trzyma. Niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale gdyby nie wysiłki Rady Starszych, na rynku zapanowałby kompletny chaos. No dobrze, czyli wiemy, myślę, od niej wszystko. Widziałam farmera, który szedł dziś tutaj. Wydaje mi się, że panowie mają przerwę. Hej, hej, hej. Hej, ty. Ale nie Rupert, ludzie, kochani. Chciałam farmera. Hej, ty. Rasko jest farmerem na przykład? Nie, nie jest farmerem. Natomiast farmer tutaj wszedł. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Nie mogę tobie dać? Severin. Dobra, to wiecie co? To myślę, że pójdziemy faktycznie na jakieś pole. Ale teraz... Moment. Czy ten gościu próbuje do mnie zagadać, czy mi się tylko wydaje? Wygląda, jakby chciał. Okej. Chyba jednak nie chce. No dobra. To tak, co my dostaliśmy? Dostaliśmy na pewno grudki żelaza i myślę, że tutaj moglibyśmy uderzyć do Thorstena na przykład, spróbować to opchnąć. Cześć, Thorsten. Chwila. Nie ma takiej rzeczy. Jasne. Może jesteś zainteresowany kupnem żelaza? Pokaż mi je. Te grudki są zbyt delikatne. Wystarczy lekko je tknąć młotkiem, a wygną się jak pospolity brąz. Dzięki za ofertę, ale nie będę miał z nich żadnego pożytku. A może młotek? Nie potrzebujesz przypadkiem kilku młotków? Co ty mi tu próbujesz wcisnąć, chłopcze? Te młotki nie wygniotłyby żadnego metalu. Co najwyżej porobiłyby w nim dziury. Lepiej je wykorzystać do ostrzenia kamieni młyńskich, niż do wyrabiania żelaza. Młyńskich, tak? No to możemy iść do młynarza. Czas na mnie. Słyszałem twoją rozmowę z mistrzem. Thorsten to świetny nauczyciel, ale nie lubi zmian. Wszystko robi starymi sposobami i z użyciem sprawdzonych materiałów. A do wszystkiego co nowe podchodzi z dużym dystansem. Ja z kolei uważam, że w warsztacie trzeba eksperymentować. Mhm. Jeśli nadal masz przy sobie to żelazo, chciałbym je od ciebie kupić. Okej, a tak właściwie to po co? Albo no wiecie co, ja chcę kupić to. Dobijmy targu. 30 sztuk złota wystarczy. A może troszeczkę więcej? Mógłbyś się bardziej postarać. Co powiesz na 60 sztuk złota? No, to już brzmi dużo lepiej. Umowa stoi. Trzymaj. Dziękuję bardzo. Dobra, młotki do młynarza, tak? A woreczek przypraw? Może Marta będzie chciała przyprawy na przykład? Możemy sprawdzić, czy będzie potrzebowała przypraw. Marta? Gdzie ty jesteś? Chyba w kuchni siedzisz. Tutaj jesteś. Cześć, Marta. Tylko najpierw się zapiszę, żeby nie było. Sprzedawanie towarów jest w sumie całkiem przyjemnym zajęciem. Ej, ty! Nie potrzebujesz może przypraw do swoich potraw? Tak się składa, że mam przy sobie worek czerwonego pieprzu i od razu pomyślałem o tobie. Myślisz, że pianem łazęgą robi różnicę, czy gulasz jest doprawiony lub nie? Oni tylko patrzą na to, czy jest wystarczająco dużo miecha. To wszystko. A może po prostu chcesz mi powiedzieć, że nie smakuje ci mój gulasz? No przyznaj się. Skądże znowu? Chodziło mi tylko o... Wynoś się stąd, bo mi podłogę brudzisz. Okej, okay, czyli widzę, że Marta nie chce. Możemy jeszcze oddać naszej kuchareczce... W ogóle... Jezu, jaka ta farmerka jest obrzydliwa. Dobra, nieważne. Nie o to mi chodziło, no ale dobra. A, wiem dlaczego może nie mogę farmerowi dać skręta, bo jest w tym, w karczmie, nie?
cała grupa idzie, no ja nie mogę nic z nimi zrobić. Moment. A, chyba że ja muszę rozpakować może ten woreczek ze skrętami, nie? Gdzie to jest? Tutaj mam chyba ten pieprz. Tak. Nie, tu jest pieprz. No, skórzany mieszek mam w ogóle. Dziwny kamyk. Srebrny naszyjnik, rozdrabnia, ćwierka. Skręty. Gdzie te skręty mam? Gdzie ten woreczek? Tu jest zwykły pieprz. Chyba tutaj, nie? Dziwne młotki, paczka. 10 skrętów mamy. Czy tutaj jakiś farmer siedzi gdzieś na zewnątrz? Może Rasko jest uznawany za farmera? Nie, nie jest. Natomiast tu są jacyś farmerzy. Hej, ty! Tylko zanim, to ten Gabriel się dziwnie gapi, więc może jednak się zapiszemy, zanim zacznę z nim rozmawiać. No, może nie... Tak, jasne. Hej. Dobra, panie farmerze. Widzę, że się napracowałeś. Chcesz może sobie odpocząć? Ale podrzucanko. Prawda. Jezu. Trzeba sobie odpocząć. Pracę można wykonać zawsze. Mhm. Zgłoś się do Rasko. Pewnie będzie chciał kupić wszystko, co masz. O, Rasko. Właśnie o nim pomyślałam. Myślałam, że jest uznawany jako farmer. Ale fajnie, że możemy mu sprzedać prawdopodobnie całość. Tylko zobaczymy, za jakie pieniądze, nie? Sprawdźmy to. Podobno jesteś zainteresowany pewnym towarem. Zależy, co takiego masz na myśli. To. Wcześniej mnie zaciekawiłeś, mały, ale teraz masz moją pełną uwagę. Ile chcesz za skręta? 10, 5, weźmy 15. 15. 8. Dobra, niech będzie 8. A 12? 12. Nic z tego. Przyjmujesz 8, albo nie ma umowy. No dobra. Zgoda. Miło prowadzi się z tobą interesy. Nawiasem mówiąc, czyj to towar? No lepiej nie mówić. Za dużo chciałbyś wiedzieć, a z takiego źródełka. Proszę, jesteś tu od niedawna? Widzę, że szybko się uczysz. Gdybyś jeszcze kiedyś miał jakieś skręty na zbyciu, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Mhm. Mam dla ciebie więcej skrętów. Sprzedajmy mu wszystkie skręty, jakie mam. No i świetnie. Zaraz pójdziemy jeszcze do młynarza. Tak, do młynarza. Ale wiecie co? Albo dobra, nie. Chodźmy najpierw do młynarza, a potem skoczymy do naszej drugiej kuchareczki. Może ona będzie chciała kupić pieprz. W sumie w końcu ona gotuje dla Albina, więc byłoby fajnie. Przepraszam za świnki w tle. One są bardzo wredne, moi drodzy. Dobra, tędy idzie się do młyna. Już przez chwilę musiałam się zastanowić, gdzie jest młyn, bo byłam tutaj ostatnio bardzo dawno temu. Oswald, czy ty będziesz chciał może młotki? Wątpię w to, ale byłoby w sumie super, jakbyś wziął. Mam tu parę młotków na sprzedaż. Młotków? A co ja jestem, jaki kowal? Thorsten powiedział, że mogą ci się przydać. Oho! Już drugi tydzień czekam na ich dostawę. Ile za nie chcesz? A ile byś dał? A ile ty byś za nie dał? Sam niezbyt orientuję się w cenach rynkowych. Zwykle płaciłem za nie gdzieś około 30 sztuk złota. No to niech będzie 30. Dobrze, niech będzie 30. Mhm. Sprawdźmy w ogóle nasze wpisy w dzienniku, jak to wygląda. Ostatnia partia towaru. Zgodziłem się pomóc Petrze poszukać nabywców na jej ostatnią partię towarów. Wręczyła mi worek pieprzu, grudki żelaza, parę dziwnych narzędzi i zawiniątko ze skrętami.
Powinienem otworzyć paczki i rozprowadzić skręty wśród farmerów, ale powinienem przy tym unikać kontaktu z wartownikami i nie mówić nikomu, od kogo mam towar. Łączna wartość przedmiotów wynosi około 200 sztuk złota. Gdy już uda mi się wszystko sprzedać, powinienem wrócić do Petry ze złotem, a pomoże mi dostać się do miasta. Będzie na mnie czekała w gospodzie. Zaproponowałem Thorstenowi sprzedać zapasy żelaza, ale stwierdził, że jest zbyt giętkie, mi się nie przyda. Tak, oczywiście. Dobra, nie będę czytać już tego dziennika bez sensu. Idziemy w takim razie do naszej kuchareczki. Ona się Jill chyba nazywa? Jill? Nie wiem. Zapomniałam kompletnie. Natomiast odwiedzimy ją. A czy ty na przykład Finia nie chciałabyś kupić? Hej. Nie, ale mogę cię okraść. No, w ogóle ten pan tutaj, farmer, on gra piosenki prawdopodobnie z Gothica 3. Jak się wsłuchacie, to słychać. To jest ta muzyczka taka, która jest w menu głównym chyba, z tego co mi się kojarzy, Gothica. Ale raz też słyszałam nawet, jak grał muzykę z Ishtar, także wow. I to na flecie? Kurczę, niemożliwe. Dobra, idziemy szybciutko do Jill. Oddamy jej rzeczy. Oddamy jej, no. Musi od nas oczywiście to kupić raczej. No przecież, wiecie, no, sprzedajemy to dla Petry, a nie po prostu dajemy z czystego serca. Co prawda narobiliśmy jej trochę kłopotów ostatnio. Wiadomo, ale no z drugiej strony też uratowaliśmy jej tyłek, więc w sumie jesteśmy kwita, no nie? Z jednej strony przeszkodziliśmy, a z drugiej strony pomogliśmy. I wydaje mi się, że na tym, moi drodzy, jak tylko porozmawiamy sobie z nią, zakończymy dzisiejszy odcinek. I tak będzie dłuższy niż przewidywałam. Tak, kucharka się nazywa Jill. Wow, nie zapomniałam. I w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie z Petrą. Natomiast najpierw porozmawiajmy z naszą Jill. W ogóle, czy ja mogę ci coś sprzedać? Mogę. Masz. Dziękuję. Super. Nie potrzebujesz przypadkiem zapasu przypraw? Oczywiście, że potrzebuję. Ta kuchnia od tygodni świeci pustkami, a wszystko przez te cholerne ulewy. W takim razie może ten worek ci się przyda. Pokaż mi to. To sam czerwony pieprz z Wysp Południowych. Jego zapas wystarczy mi na długie miesiące. Spisałeś się lepiej niż większość parobków Ramzeja. Daj mi go prędko, to jeszcze dziś zaserwuję Albinowi jego ulubionego śledzia w cieście ze szczyptą pieprzu i ostryżu. Mhm, tylko że no, niestety, ale... Nie dostaniesz go za darmo. Wiedziałam, że jest jakiś haczyk. Ile sobie życzysz za ten worek? 60, 30, 15, no może 30. 30 sztuk złota. Twardo się targujesz, ale niech będzie. Bierz to złoto i ani monety więcej. A teraz wybacz, ale czeka mnie mnóstwo pracy. Dobrze. Moi drodzy, wydaje mi się, że w tym miejscu możemy zakończyć odcinek. Pożegnam się z wami już tak dosadnie przed gospodą. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie z Petrą i miejmy nadzieję, że powie nam, jak dostać się do miasta. Co prawda, zajmiemy się również oczywiście zadaniami od starszego wioski. Dostaniemy się w taki prawilny sposób do miasta, nie w taki szamrany. Natomiast fajnie będzie poznać więcej opcji, no i fajnie, bo będzie dodatkowe zadanie wykonane, więcej expa. To jest zawsze na plus. Tak więc, moi drodzy, jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza, a ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!